Pamiętacie jeszcze Backroomsy? Z całą pewnością, bo natrzaskałem na ten temat mnóstwo filmów, a wy bardzo, bardzo polubiliście tę serię. Na przestrzeni wszystkich moich filmów o Backroomsach opowiadałem o bytach z tego miejsca, o poziomach, czy też o organizacjach tutaj działających, jednakże cały czas pozostaje jedno pytanie, które wcale nie jest aż tak oczywiste, ale jest chyba jednym z najbardziej interesujących kwestii Backrooms i nie ma żadnego związku z uniwersum tego miejsca. Brzmi ono następująco. Skąd tak naprawdę pochodzi pierwsze zdjęcie Backrooms, a dokładniej to zdjęcie? Generalnie wszyscy sądzą, że po raz pierwszy pojawiło się ono na 4chanie 14 maja 2019 roku, ale to nieprawda. Bowiem historia tego zdjęcia jest znacznie dłuższa i sięga czasów, kiedy internet był zupełnie inny niż teraz, a co więcej, zdjęcie to może mieć ponad 10 lat, a nawet, być może, pochodzi ono z początku XXI wieku. Albo być może powstało nawet jeszcze wcześniej, w latach 90. Aczkolwiek tego nie możemy być pewni. Jeżeli chcecie dowiedzieć się tej historii, to zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego filmu. Także cześć wszystkim, jestem Mondar. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym filmem, aby materiał ten mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Wpadnij także do mojego Instagrama i TikToka, linki masz w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsądźcie się wygodnie, albowiem dziś postaramy się udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, skąd tak naprawdę pochodzi to zdjęcie. Tak szczerze, pytanie to można zadać w kwestii praktycznie każdego poziomu Backrooms, który został okraszony właśnie zdjęciem, które ma prezentować owy poziom. A jak dobrze wiecie, poziom w Backrooms jest od groma, więc takowych pytań także może znaleźć się od groma. Na niektóre można odpowiedzieć w trochę łatwiejszy sposób, na inne trochę trudniej. Przykładowo poziom 188 jest na 99% modelem 3D, który został stworzony na podstawie wnętrza hotelu Holiday Inn w Londynie. Jedno ze zdjęć przypisanych do poziomu 7 to... no cóż, po prostu zdjęcie jakiejś zalanej piwnicy. Tak samo jak zdjęcie poziomu 10 to po prostu pole. Najprawdopodobniej zdjęcie zostało zrobione jakoś nad ranem, w jakiś jesienny dzień, kiedy była jeszcze ostra mgła. Tak więc chociaż zdjęcie jest całkiem fajne i daje jakieś uczucie niepokoju względem pewnego poziomu Backroomsów, to jego historia jest całkiem prosta i można się jej łatwo domyślić, a dodatkowo nie jest aż tak ciekawa, by jak najbardziej wgłębiać się w to, skąd to zdjęcie pochodzi tak naprawdę i gdzie pojawiło się po raz pierwszy. Inaczej sprawa ma się z tym pierwszym zdjęciem Backroomsów, jakie kiedykolwiek pojawiło się w internecie. Mowa tutaj mianowicie o tym już dość ikonicznym, chociaż zdaje się, że w społeczności trochę zapomnianym zdjęciu Backroomsów. Początkowo nie odnosiło się ono do żadnego poziomu, a po prostu do całego miejsca, jakim są Backrooms. Tak jest, to były jeszcze te piękne, niepamiętne czasy, kiedy Backroomsy były tylko jedną ogromną, nieskończoną przestrzenią, do której mogło się dostać. I w zasadzie teraz jest podobnie, tylko że zostało ono rozbite na setki, pierdyliardy poziomów, z czego każdy dość mocno różni się od siebie, co trochę może rozwodniło ten świat. Jednakże w tamtym czasie to były Backroomsy. Pusta, niepokojąca przestrzeń. Jeden poziom. Hall. Zatem przenieśmy się do pięknego i to naprawdę bardzo, bardzo pięknego roku 2019, kiedy nagrałem swój pierwszy film o Backroomsach, jeszcze nie wiedząc, że za jakiś czas, a dokładniej za... niespełna 3 lata od tamtego wydarzenia. Będzie to chyba jedna z najbardziej ikonicznych serii na tym kanale. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, ale na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy miałem kilka takich sytuacji, kiedy ktoś opowiadał mi o Backroomsach u Mondara, nie wiedząc, że ja jestem Mondarem. Oni nie wiedzą. W każdym razie w tamtym filmie w dość słaby sposób opisałem właśnie Backroomsy na podstawie tego jednego zdjęcia i całej historii wokół niego. Oczywiście pojawiło się ono na 4chanie, na kilka miesięcy wcześniej, bo dokładniej 14 maja 2019 roku. Obrazek pojawił się na sekcji paranormalnej na 4chanie i został opublikowany przez anonimowego użytkownika. Jeśli będziesz nieuważny i oderwiesz się od rzeczywistości w niewłaściwych miejscach, wylądujesz w Backrooms, gdzie nie ma nic poza smrodem starego, wilgotnego dywanu, szaleństwem powtarzającego się żółtego, niekończącego się szumu świateł fluorescencyjnych w tle, a także około 600 milionów mil kwadratowych, podzielonych na segmenty pustych pokoi, w których zostaniesz uwięziony. Niech Bóg macie w swojej opiece, jeżeli usłyszysz cokolwiek błąkającego się w pobliżu, ponieważ na pewno to cię usłyszę. I na tamten moment, jak na kolejną straszną rzecz z internetu, to było naprawdę super. Do czasu, aż Backroomsy bardzo się rozrosły i powstało bardzo dużo innych poziomów, które także są mega, mega...
Kurde. Wiecie co chodzi, tamto miało fajny klimat i w ogóle, ale kiedy Backrooms rozrosły się i powstało znacznie więcej innych poziomów, z czego część jest bardzo memiczna, trochę ten klimat uleciał, ale i tak bardzo lubię obecne Backroomsy, chociaż tamte także miały bardzo sporo uroku. Ale wracajmy do głównego tematu tego filmu. Jak nie trudno się domyślić, maj 2019 roku to nie jest pierwszy moment, kiedy ten obrazek pojawił się w internecie. Oj nie, nie. Ale nim pójdziemy dalej, rzućmy szybciutko okiem na to, co właściwie ten obrazek przedstawia z trochę bardziej realistycznego punktu widzenia. Nie że Backroomsy, tylko coś w prawdziwym świecie. Można tu wyróżnić dwie opcje. Pierwszą, że jest to po prostu zdjęcie, zrobione w jakimś holu. Albo może bardziej korytarzu jakiegoś hotelu. Bardzo dużego hotelu. Jeżeli kiedykolwiek byliście w takim miejscu, to nie trudno powiedzieć, że to by się zgadzało. Tapeta na ścianach, zazwyczaj żółta, wzorzysta, do tego wykładzina na podłodze, całej podłodze, dokładniej na całym piętrze dostępnym dla gości hotelu, a do tego sufit swoją barwą zlewający się z całą resztą owego wielkiego pomieszczenia. Na suficie zresztą znajdują się lampy, a także czujnik dymu. Oczywiście to jest takie trochę dopowiedzenie, że jest to czujnik dymu, aczkolwiek możliwe, że to coś takiego, do końca tutaj tego nie widać. W każdym razie gromadząc to wszystko do kupy, można by stwierdzić, lub może raczej założyć, że obraz ten jest w rzeczywistości zdjęciem, które zrobione zostało na korytarzu pewnego hotelu. Przez jego gościa albo coś. Aczkolwiek, tak jak mówię, jest to tylko założenie i nie mamy do końca czym poprzeć tej tezy. Po prostu jest to domysł. Inną opcją jest natomiast, że cały obraz został wykonany komputerowo w programie typu Blender. Obecna technologia jak najbardziej w bardzo łatwy sposób, jeżeli ktoś ma oczywiście do tego odpowiednie kompetencje i umiejętności, ale zapewne także czasem bez nich, w bardzo prosty sposób pozwala na uzyskanie takowego rezultatu, po włożeniu chyba nie tak dużej ilości pracy w projekt. Aczkolwiek ponownie na to założenie nie mamy żadnych dowodów. Żeby ich poszukać, a raczej ich nie znajdziemy, musimy przenieść się trochę w przeszłość, a mianowicie, sorry, uderzyłem w lampę, do 12 maja 2019 roku, kiedy ten sam obrazek pojawił się na 4chanie, tyle że na innym wątku. Mianowicie w miejscu do publikowania obrazków, które po prostu są dziwne, albo dają ci dziwne poczucie, kiedy je oglądasz, dziwne uczucie raczej. Jednakże ponownie nie było to pierwsze pojawienie się tego zdjęcia w internecie i już właśnie w tym momencie inne osoby rozpoczęły poszukiwania miejsca, skąd zdjęcie może pochodzić, bądź osoby, która je zrobiła. Ponad rok wcześniej, czyli 21 kwietnia 2018 roku, obraz pojawił się na 4chanie, tylko znowu na innym wątku. Co więcej, jeszcze wcześniej, bo 8 kwietnia tego samego roku, obraz pojawił się na forum na wątku paranormalne na 4chanie. I w tym momencie wspomnieć muszę o pewnym twórcy, który zajął się poszukiwaniem tego zdjęcia Backroomsów w trochę szerszy sposób. Mianowicie chodzi tutaj o Virtual Carbon, który wraz ze swoją społecznością bardzo mocno przyczynił się do zbliżenia się do odnalezienia tego zdjęcia. Wstawił on kilka filmów na ten temat, które polecam wam obejrzeć, aczkolwiek przejdźmy do tematu. Muszę wam wspomnieć o czymś takim jak Unix Code, mianowicie jest to ten ciąg liczb przy każdym obrazie, który jest publikowany na 4chanie. Bez wchodzenia w zbędne szczegóły, w zasadzie z tego ciągu cyfr możesz tak naprawdę dowiedzieć się prawdziwej daty, kiedy chociażby dane zdjęcie po czym zostało opublikowane chociażby właśnie na 4chanie. I dla przykładu, kiedy mamy post z 21 kwietnia 2018 roku i weźmiemy Unix Code w celu odszyfrowania go, aby otrzymać datę, kiedy zdjęcie zostało zapisane, otrzymamy datę 8 kwietnia 2018 roku, czyli możemy być pewni, że osoba, która opublikowała zdjęcie 21 kwietnia 2018 roku, musiała wcześniej pobrać je 8 kwietnia 2018 roku, kiedy zostało ono opublikowane właśnie tego dnia na forum paranormalne. A jeżeli mowa o Unix Code zdjęcia, które zostało opublikowane 8 kwietnia 2018 roku, po odszyfrowaniu go otrzymamy datę 15 lipca 2012 roku. Wobec tego, póki co najstarsza znana data opublikowania zdjęcia na 4chanie i w internecie w ogóle, to właśnie 2012 rok. Wobec tego zdjęcie to jest o wiele starsze niż większość osób, w tym ja,
sądziło. Swoją drogą to trochę fascynujące, że obrazek przedstawiający Backroomsy, czyli w ostatnim czasie jedną z absolutnie najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszą rzecz w tematyce około creepypastowej, pojawił się tak naprawdę w czasach świetności creepypast w miejscu, z którego to właśnie pochodziły najpopularniejsze opowieści tego typu. Jest to bardziej niż ciekawe, że wówczas nikt Backroomsów nie odkrył, a zrobiono to dopiero 7 lat później. Jednakże i tak w tym miejscu cały czas nie wiemy, skąd tak naprawdę pochodzi to zdjęcie. Póki co tutaj trop się urywa. Być może w jakiejś niedalekiej przyszłości dowiemy się czegoś więcej w tej kwestii, być może ktoś znajdzie coś, co przybliży nas do odpowiedzi na to pytanie. Póki co odpowiedź na to pytanie zna tylko i wyłącznie osoba, która to jest autorem tego zdjęcia. Na ten moment jej nie znamy, ale to ona wie wszystko. W każdym razie, mając to wszystko z tyłu głowy, możemy chyba z czystym sumieniem założyć, że pierwsze zdjęcie Backrooms powstało we wczesnych latach 2000, ewentualnie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Pytanie tylko kiedy i skąd tak naprawdę pochodzi. Tego, miejmy nadzieję, dowiemy się już wkrótce, a jeżeli się dowiemy, to wam o tym opowiem. Tymczasem giga, wielkie, potężne dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli się wam spodobał, to zostaw pod nim kciuka w górę, a także suba na tym kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ wspólnie dobijamy 300 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadnij także na mojego Instagramka, a także TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim życzę, cześć!